I, I się transmituje Swoją drogą e, witam Peryskop i witam Facebook. E, transmituję na z dwóch telefonów na Peryskopa i na, na Facebooka, więc możecie sobie wybrać, gdzie jest lepiej, gdzie jest lepsza kamera, lepsze światło. E, na peryskopie jestem na Samsungu S7, na Facebooku jestem na iPhoneie S6S. O tak. No tak, ale, ale cały czas szukam jakiegoś lepszego rozwiązania i pewnie, pewnie pochylę się nad jakimiś platformami do, do, do streamingu i Wirecast chyba jest najbliżej. Ops coś się nie lubi z moim, z moim Facebookiem, a chciałbym Wam czasem pokazywać też inne przykłady, materiały filmowe, strony internetowe, komentarze, żebyśmy mogli sobie wiedzieć o czym, o czym rozmawiamy. Wydaje mi się, że tak będzie, będzie lepiej. Jeszcze chwilę poczekamy na, na tego. Cześć Bartek, na, na, na parę osób. Co tam w ogóle u Was słychać? Nie oglądacie meczu, to dobrze. Coś czytaliście ciekawego ostatnio? Ja mam, o tak, Odruchowa, chciałem Wam pokazać książkę, którą właśnie czytam. Gen atlantycki, a właściwie drugi tom, czyli atlantycka zaraza, to jest coś, co u mnie jest teraz na tapecie. Takie sobie. Sama historia jest dosyć, dosyć ciekawa, ale za dużo wybuchów i tak dalej. Jutro mecz. Nie, dzisiaj jest jakiś chyba mecz. Tak mi się wydaje. Dobra, słuchajcie. Bardzo, bardzo krótko. Witam wszystkich. Dzień dobry. Zawsze taki krótki czas na, na, na rozbiegówkę. Chciałem pogadać chwilę, podumać sobie nad, nad onetem rano, bo gdzieś tam ten temat się przewinął. To oczywiście onet rano nie jest jakimś tam świeżym tematem. Jest już jakieś chyba 10 dni albo, albo drugi tydzień, trzeci tydzień już chyba zaczął z onetem, więc nie wiem, czy, czy oglądacie. Dla mnie to jest bardzo ciekawy. Krok, krok pojawił się, pojawiło się kilka informacji w mediach o sukcesach pierwszej transmisji, trochę komentarzy, komentarzy ekspertów na, e, na wirtualnych mediach, że Onetrano jest raczej słaby i taki dziwny, i, i tu bym chciał o tym podyskutować, ale właśnie czy wśród was są osoby, które faktycznie oglądają ten Onetrano. A jeżeli oglądacie, to w jaki sposób? No ja wam powiem o swoich, takich, o swoim doświadczeniu, jak ja. To oglądam, co mi zastępuje i w jaki sposób to konsumuję, co, co mi tam przeszkadza. przeszkadza. E, dosyć wcześnie się zaczyna i zawsze w takim wydaje mi się momencie, w którym często ludzie są w ruchu, e, prawda? Mobilni. Więc yy, nie wiem, jakie są statystyki, ale na komórkach wydaje mi się, że to jest super rozwiązanie, bo być może ktoś, kto jest zainteresowany yy, tematem, yy, to ogląda go przenosząc yy, komórkę, nie wiem, do kuchni, do łazienki, do samochodu, do komunikacji publicznej. Odpalam w telefonie i pracuję na kąpie, albo jak jestem w drodze na, na słuchawkach. O właśnie właśnie o to, o to mi chodziło i stojąc w korku. Yy, oglądacie czy słuchacie, bo wydaje mi się, że one nie ma opcji samego streamingu a Audio, prawda? Mm, można tylko, można, można tylko, ty, 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 tylko sam obraz. I to jest właśnie, wydaje mi się, super, super krok. Yy, I wydaje mi się, że najbliżej tutaj konkurentem jest. Yy, yy, TV24. Zaraz wrócę do tego tematu. Widziałem konwencja fajna oglądam na smartfonie. Yy, Bartek w korku. Okej, okay, no właśnie. To jest coś. Yy, Przewagą nad, nad radiem jest to, że jeszcze na Onecie nie lecą reklamy środków na wzdęcia, prawda? I wydaje mi się, że pewnie do czasu w momencie kiedy Onet wprowadzi tego typu reklamy to będzie automatyczne szybko przełączanie. Nikt nie będzie chciał ich słuchać. Jestem bardzo ciekaw jak on sobie tutaj biznesowo ten model rozwiąże. Być może faktycznie reklamy tam się nie będą pojawiały, bo być może zadowolą się, one zadowoli się biznesowo e, lokowaniem produktu. E, teraz e, jest tam, będą, będą wkrótce reklamy. No właśnie. Jestem ciekaw, kiedy, kiedy będą, bo być może na razie biznesowe, biznesowe ca, całe, całe plany e, za, załatwia lokowanie produktu. Tam jest chyba Lexus. Na razie chyba tylko tyle. Przeglądu prasy nie będę traktował jako lokowanie, e, lokowanie produktów. I wydaje mi się, że największą konkurencją jest OneTrano dla TVN24 i dla stacji radiowych. Jeśli chodzi o stacje radiowe, no to ok, ja wiem, że zaśnik nie zawsze łatwiej radio, radio włączyć, ale jednak być może ludziom stojącym w korku te, te reklamy środków na wzdęcia jednak zaczynają trochę przeszkadzać i irytować. To po pierwsze. W przypadku TVN24, wydaje mi się, że nie tyle odbiera one trano widzów TVN24, bo tutaj raczej trudno sobie odbierać, ale raczej zagospodarował. Tych um, odbiorców, których tvn 24 jakoś nie potrafił e, zablokować. Mm, e, Marek tutaj pisze. Na żywo nie bardzo mam czas. Oglądam potem na VOD. E, brawa dla Kuźniara. Przeniósł swoje poranne peryskop e, do, do, do momentu i zrobił tego, z tego format. E, e, Maciek, nie zamknąłeś e, pojemnika z kryptonitem? Tak, tam z tyłu, z tyłu świeci. No, no tak. Wr wrócę do tego wątku z 24 jestem, jestem bardzo y ciekawy, co, y co o tym sądzicie. Bo. Wydaje mi się, że TVN24 nie, nie zagospodarował tego internetowego e, właśnie takiego streamu, takiego, nie wiem, pasma e, godzinno czy dwugodzinnego rano. E, o ile są osoby, które gdzieś tam mogą sobie rano włączać ten, czy, czy w pracy rano leci TVN24, często w firmach i, i tak dalej, i tak dalej funkcjonuje, to dla internautów nie ma wiele TVN24 do zaoferowania. Są to fragmenty y, wypowiedzi czy, czy tam newsów, ale to jest coś, co trzeba y, obsługiwać, nie? Włączyć, przewinąć, przeczekać. Te pieprzone reklamy, obejrzeć minutowy materiał i tyle. Czyli wymagana jest aktywność. Natomiast Odetrano ma tę fajną funkcję, że sobie leci, prawda? Leci sobie w tle przez chyba 90 minut, albo nawet więcej, to od 7.50 do 9.30. Eee, oparty jest oczywiście na osobie Jarosława Kuźniara. Nie mam TV, to jedyny program informacyjny, jaki oglądam. No właśnie i jest to jednocześnie i wada, i zaleta, prawda? Bo wystarczy, że Kuźniar gdzieś wyjedzie i niestety widzowie przyzwyczajeni do Jarosława Kuźniara mogą być lekko zawiedzeni. Zresztą wydaje mi się, że zaraz będzie, będzie sprawdzian tego, tego formatu, bo dzisiaj, kiedy oglądałem sobie Onet, Onet rano, to Kuźniar zapowiadał, że z, że Gdzieś wyjeżdża i ktoś go zastąpi. No jestem bardzo ciekaw, jak, jak tutaj ta, ta formuła się sprawdzi. Zacznę na Wasze komentarze, eee, Tomek. Hej, nie, oglądanie na komórkach to akurat słaby pomysł. W korku niewiele osób yy, im korzysta, a jak się idzie komunikacją miejską, to lepiej książkę jednak. Yy, może to indywidualna sprawa. Yy, indywidualne przyzwyczajenia. No tak, wszystko zależy w jakich korkach i w jakim zasięgu jest, bo prawdopodobnie nie wiem, jeżeli ktoś dojeżdża, nie wiem, metrem, yy, warszawska perspektywa sorry, yy, metrem do, do pracy czy tramwajem i ma ten zasięg i jest w stanie oglądać. No to ok no to jakiś tam jakiś tam za, yy, zabijać czasu. Ja na przykład jestem człowiekiem który nie lubi czytać. Dużo czytam książek, ale w meczu czy w takich 10-20-minutowych yy, transportach nie potrafi się skupić i nie, nie potrafi czytać książki. Yy. I tak, i, i, i tak mi się wydaje, że, że tutaj TVN najwięcej chyba sobie nie udało się tego, tego rynku zagospodarować. I o ile i realizacyjnie jest, jest to super, mają super światło. Jak ja kiedyś sam próbowałem nagrywać wywiady w samochodzie, mają przy Berbach, z, znaczy mają szybę na górze, więc jest dobre oświetlenie. Cały czas podejrzewam, że będzie to ciekawa sytuacja, kiedy w końcu przydarzy się jakaś nieprzewidziana sytuacja na drodze. No, to jest poranna Warszawa, korki i tak dalej. Co prawda oni nie rozwijają tam jakichś wielkich prędkości, ale jakaś słuczka może się wydarzyć, co tylko może być hitem. Raczej nie przewiduje jakiegoś wielkiego wypadku, kraksy i tak dalej. Z drugiej strony też jak się, ktoś, kto, kto wie, kto wie, ten wie, jakimi trasami porusza się Jarosław Kuźniar, może spróbować zrobić jakąś akcję reklamową albo e, albo w przypływie nienawiści, nie wiem, wrzucać ten samochód jajkami. No, to Program na żywo, wiele rzeczy może się, e, może się zdarzyć. Yy, wydaje mi się, że yy, yy. Onet bardzo, bardzo ciekawie sobie tutaj rozwija kompetencje yy, telewizji wideo. Yy, WP zostało w tyle, nie jestem pewien, ale WP w, d, chyba nie ma żadnego porannego programu. Jest jakiś krótki wywiad, dzisiaj, był, dzisiaj była rozmowa z yy, Rzekowskiego, yy, ale to jest, jest 15-minutowy wywiad. Trudno to nazwać jakimś takim pasmem, pasmem porannym. Yy. I nie wiem, czy one trano długo przetrwa i czy to będzie jakiś taki uniwersalny format, który za dwa lata będzie również funkcjonował, ale wydaje mi się, że zarówno zespół zdobywa kompetencje, doświadczenie i bardzo fajnie tutaj sobie rozgrywa na tym, na tym segmencie swoją sieć. Piotrek, a może jest tak, że one trano jego twórcy to są tacy niepokorni poszukiwacze, którzy zbiegli do sieci. BTW, mi się podoba, jak gadają w aucie i puszczają na dole wrzutki w sieci. Ale też... O, sorry, twój komentarz jest już niewidoczny u mnie. Mm, no tak, ale, ale trudno powiedzieć, że oni uciekają do sieci, ci niepokorni, bo, bo, bo ta sieć będzie raczej funkcjonowała. I, i za chwilę, kiedy, kiedy nie wiem, pojawi się. Na smart TV jest jakaś aplikacja NETU, która to ogarnia chyba nie, ale za chwileczkę ci telewizyjni też będą mogli sobie włączyć taki onet rano i nie odróżniać tego od, od, od zwyczajnej, prawda? Mm, Lada Moment zaczyna TV 24 na 7. No okej, okay, jestem bardzo ciekaw, jak tutaj się, się rozwinie. Więc mamy trzech graczy. Nie wiem, nie wiem jak, jak oceniacie, Paweł, jeszcze Polsat, Polsat News. Czy to jest jakaś totalna nisza w, na tle telewizji informacyjnych? Szczególnie w tym porannym paśmie. Bo to poranne pasmo, pasmo można podzielić na telewizję śniadaniową, prawda? Pitu-pitu o, o, o wszystkim z przyjemnymi, uśmiechniętymi prowadzącymi. No i ta telewizja informacyjna. No, jeszcze radio za, za, zabiera czas, więc po, poranne informacje albo radio, albo telewizja, albo ten, ten stream. Ktoś jeszcze wspomniał w komentarzach, że TVN24 nadaje live stream audio. Okej. Okay. Ciekaw jestem, ile osób rano słucha tego streamu audio i czy faktycznie na przykład za, to jest coś lepsze niż, niż radio. I gdyby pojawił się darmowy, darmowy stream wideo, jaka tutaj byłaby konkurencja? No, bardzo bardzo jestem ciekawy. Czy wirtualna Polska ogłaszała swoją taką ramówkę 24/7? Czy tylko była informacja o tym, o tym że pasmo mają i, i że rozpoczynają nadawanie? Nie jestem pewien, jak, jak tutaj to, yy, to wygląda. Yy, Okej, okay, to tyle. Chciałem się z Wami podzielić takimi, yy, takimi informacjami. A jeszcze, jeszcze w Onecie są fajne te setki. Yy, chociaż je już trzeba czytać. Znaczy tam nie, nie ma żadnego lektora. To sto, setki to są 100 sekund yy, materiały filmowe ale animowane infografiki, w których Onet przedstawia jakiś temat. Idealna rzecz, żeby w programie na żywo zrobić sobie 100 sekund, czyli prawie 2 minuty przerwy na nadawaniu, puścić taki materiał, leci jakiś aktualny materiał informacyjny. I to jakoś się ogląda. To jest super, super przerywnik. Ja zazwyczaj, jeśli chodzi o one rano, to tam jednym okiem tam to sobie oglądam, i nie docieram zazwyczaj do tej rozmowy przy, przy stole, gdzieś na samym koniec. Albo już obowiązki, albo idę spać o tej, o tej porze, więc to jest dla mnie najmniej taki problem. Słuchają w urzędach TV24. Często słyszę u klientów. Okej. Okay. Póki nie da się telewizora przełączyć, prawda? Na taki, na taki automat, to tam jednak te będzie, fan będzie, będzie rządziło. No właśnie Stacy pisze Piotrek TV w sieci, lepsze i na bieżąco niż dla, 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 tra, dla tradycyjnego TV przewaga. Hmm. Ciężko mi, ciężko mi powiedzieć. Wydaje mi się jednak, że to jest będzie się rozwijało o, o problem z urządzeniem, które akurat przy sobie mamy. Kiedy mam przy sobie telefon, no to wtedy mam do dyspozycji i ONET, i TVN24, i radio online itd. i tak dalej. Właściwie nie wiem, co i wtedy kieruję się chyba preferencjami, powiedzmy, potrzebami albo miłością do prowadzących. Natomiast, kiedy nie mam telefonu, nie mam komputera i w tle leci mi narzucony albo odbiornik radiowy, albo telewizor, no to, wi no to wiadomo, że wygrywa tutaj telewizja. Eee, zobaczmy jeszcze eee, Wasze komentarze. Eee, ale się to pomieszało. Telewizje wchodzą do sieci, a portale ustalają ramówki. <laughs> tak, dokładnie. To, e, ramówka, ramówka Onetu, ogłoszenie ramówki Onetu to było bardzo ciekawe, e, ciekawe wydarzenie. No słuchajcie, to, 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 to chyba tyle z, takiej, z, z takich moich obserwacji. Postaram się wracać co jakiś czas na, na live'a, albo wieczorem, albo, albo w ciągu dnia. Muszę tylko sobie ogarnąć sprzętowe te, te rzeczy, żeby móc z wami jakoś bardziej sensownie tutaj sobie opowiadać i pokazywać wam czasem to, o czym opowiadam na sieci, więc szukam cały czas rozwiązania. Dzięki serdeczne za spotkanie. Dobrego wieczoru. Okej, okay, nie ma już żadnych komentarzy. Tymczasem trzymajcie się. Do zobaczenia.